zostać troszeczkę szarpnięci, żeby zmieniło się coś w tej serii, zmienią się na pewno strony, Vitality rozpoczyna od niebieskiej. I może to jest jakaś adaptacja, może ten ban Karthusa to również jest jakaś adaptacja, może zobaczymy tu inny wynik, może moja prognoza jest błędna, zobaczymy, ten Champions Select z pewnością dużo nam wytłumaczy. Jedno jest pewne, Dravena nie zobaczymy i zakładam, że do końca tej serii, ile map by nie potrwała, Draven po prostu nie zostanie przepuszczona ani razu. Hekari? On jest drugi czy trzeci? Trzeci raz. Wow. Fnatic zakładam, że nie zmieni swojej strategii pierwszej rotacji. Vitality swoją na pewno zmienia, bo otwarty jest Sylas i jeżeli Fnatic go tutaj nie zbanuje, może to jest Heros, który zmieni sposób rozgrywki ze strony Vitality, bo zakładam, że jest to postać, do której dostosowanie nieważne, bo i tak jest zbanowana. Nie ma co tego poruszać, ale Vitality jest trudno jest się dostosować do Sylasa. Tak. Jest postacią, która wymaga od ciebie troszeczkę innego rodzaju grania linii i również rozgrywania mapy. Sylas jest jedyną postacią, która karci cię za to, jak dobre ultimate posiadasz. I to jest straszne. To prawda. O, Jace w końcu dla Kaboszara. Proszę bardzo. Ale jest otwarta Akali, którą naświetlał również Vitality. To jest postać, którą widziałbym po stronie Fnatic. Pamiętajmy, że wzmocnienia, które niedawno otrzymała, sprawiły, że wraca nam do mety, sprawiły, że też kilka innych postaci, które ją karały, nie są aż tak ogrywane. Ale również Jizuke mógłby się nią poczęstować. I gdyby została first pickowana, ja tak wierzyłbym w to, że byłaby wybrana dla Jizuke i z tym się musi Fnatic liczyć, ponieważ nawet jeżeli matchup byłby jakoś niesamowicie niewygodny dla Jizuke, on jest tą osobą, która często potrafiła naprawdę szalone rzeczy z takich postaci wyciągnąć. Pytanie, czy Fnatic teraz zdecyduje się na Braum Lucian, czy Fnatic zdecyduje się na Braum, może właśnie ta Akali albo coś innego i Luciana zachowają na później? Rek'Sai. Rek'Sai jest, podoba mi się, to jest wczesny wybór, który wdaje ci dużo kontroli w lesie, jeżeli nie Karthus, Rek'Sai na pewno tutaj będzie dla Broxaha czymś, co da mu szansę na skarcenie Mowgli'ego. Podoba mi się także ten Braum, kiedy widzę Jace'a po drugiej stronie mapy, chciałbym mieć tę tarczę, która osłoni mi przed obrażeniami. Tak w bardzo prostolinijny sposób, to jest wydaje mi się zestawienie, które nie zawsze będzie bezpośrednio się spotykać, ale będzie dobre, kiedy już się spotka. Co więcej, mamy kolejną umiejętność, którą będzie w stanie tarcza Brauma ochronić i jest to Ultimate Jinx, która super w mega Atili. Death Rocket. A, to jest akurat bardzo mi się podoba, tak, no, to naprawdę. Tak. Ale to są komforty. Widzę Jinx, tak, widzę Thresha i wiem, że tutaj Vitality decyduje się na komforty, ale to jest również zestawienie, które bardzo promuje ganki. W sensie Thresh z latarką, z hookiem, z flejem, Jinx, Atili, którą chciałbyś przyspieszyć i też wiemy, że Vitality, kiedy już gra te Jinx, często grają właśnie dookoła niej, więc może to jest ten mecz na przełamanie. Jace wydaje się być dość samowystarczalnym wyborem, jeżeli chodzi o górną część mapy, zwłaszcza jeżeli wybanujesz mu słabe matchupy i to zakładam, że Vitality teraz będzie chciało zrobić. Fnatic na ostatnim wyborze zdecydowało się na Sivir, to jest raczej po prostu Heros, który będzie puszował falę minionów. Wydaje mi się, że tutaj Fnatic na bocie nie będzie starało się jakoś bardzo szukać agresji. I to jest bardzo wygodne. Jeżeli nie jesteście w stanie z przeciwnikiem za bardzo się równać, to po prostu sprawdźcie, że nie będzie miał żadnych warunków do w ogóle puszowania waszej wieży, szczególnie, że Jinx jest naprawdę niezła w tym. W sensie, tak. Była taka meta, w której Jinx była niesamowitym wyborem właśnie ze względu na puszowanie. Pamiętam stary Team Dignitas jeszcze z ImmaCutiePie'em, który odkrył, że puszowanie turretów jest całkiem niezłe. Kto by się spodziewał? A Jinx, która na swoim Q posiada pasywkę, pamiętajmy, Jinx może strzelać czy to z rakiet, czy to ze swojego minigana. I ten nabiera prędkości im dłużej w walce Jinx się znajduje, a Yamato Kanon upewnia się, że wszystko pójdzie po jego myśli. Dokładnie tak, tym razem prawdopodobnie to nie Mowgli, a Jizuke otrzymywał jakieś cenne wskazówki od swojego trenera. Akali zbanowana, Fnatic miał first pick w drugiej rotacji, Vitality stwierdził, ok, wcześniej nie wybrali, ale musimy założyć, że tam grają, dlatego po prostu pozbędą się tego silnego wyboru, a Fnatic a propos silnych wyborów i komfortów przeciwnika pozbywają się LeBlanc. Pytanie, czy to będzie wybór Ryza? Nie ma Lissandry, nie ma LeBlanc, Zoe byłaby jakimś worem, ale jest Kayle i ja jestem zadowolony, bo uwielbiam oglądać nową Kayle w grze. Witamy bardzo serdecznie, Patch 9.6 i to już nie jest postać przeznaczona tylko i wyłącznie dla koneserów egzotycznych pików. To już jest realna, najprawdopodobniej meta i Vitality postanawia odpowiedzieć Gragasem oraz Yasuo. Czy ściana Yasuo blokuje autoataki Kayle? Nie. Wydaje mi się, że nie blokuje autoataków Kayle, ale blokuje te pojedyncze strzały energii, które z siebie wysyła. Fnatic, jeżeli dorzucą do tego Sejana, to będzie mocny klasyk.
I dokładnie ten Sion się pojawi, więc zakładam, że to będzie Kayle dla Nemezisa i Sion na górnej części. Nie, szczerze? To mogłoby być również zestawienie odwrotne. Pamiętajmy, że Sion na środku ostatnio troszeczkę wrócił nam, więc zobaczymy, do 20 sekundy Fnatic będzie miał czas, żeby pożonglować tymi postaciami. Warto zaznaczyć w kontekście Kayle kilka rzeczy. Najczęściej grana pod kleptomancję, najczęściej grana pod AD, a nie pod AP, jak na początku po reworku zaczęła być grana. I przede wszystkim jej największa siła po 16 poziomie naturalnie, ale już 11 daje jej całkiem zgrabną linię. Więc trochę czasu wymaga Fnatic i pytanie właśnie, na ile zaskoczy nas Nemezis, ponieważ fakt, że jest gra na środkowej, ale Kayle może kilka rzeczy zmienić. Tak. Czy jest runa, która by się lepiej dla niej sprawdzała? Najprawdopodobniej nie. Może jakiś phase rush, jeżeli Nemezis chciałby jakoś kajtować. Pamiętajmy, że to jest Yasuo na środku. To też jest specyficzne zestawienie. Zazwyczaj na środku mierzysz się na magów, którzy są w stanie z dystansu cię obijać. Yasuo za bardzo z dystansu nie walczy, on musi wejść wręcz. I też kompozycja Vitality, ona sugeruje kilka prostych zagrań. Jayce, który puszuje górną alejkę i będzie starał się zgarniać plejty i robić presję. Gragas, który będzie grał raczej dookoła środka, bo Gragas Yasuo to jest kombinacja od dawna. Po prostu wjeżdżasz, rzucasz beczkę, Yasuo klika R-kę. Albo nawet body slam. Mhm. Tak. Oczywiście i botlane, gdzie także masz dodatkowe narzędzie do odpalenia ultimate'u Yasuo za pomocą tego Flaya, ale również Jinx jest botlanerem, który dość dobrze pushuje. Przełączasz się na rakietki, bardzo szybko zgarniasz creepy, więc wydaje mi się, że Vitality idzie w swój standardowy plan, ale w troszeczkę odmienionej wersji. Tego potrzebowali. Gdybyśmy trzeci raz zobaczyli dokładnie to samo, najprawdopodobniej Vitality nie wskurałoby czegokolwiek, ale kiedy jakby poddajecie swój stary plan pewnemu twistowi, kiedy sprawiacie, że odświeżacie pewne jego części, może się okazać, że tym razem okaże się naprawdę, naprawdę skuteczny. I Vitality, czy tym razem miał to kanon, zlecił im jakieś naprawdę dobre zadanie, żeby spełniły się First Bloody właśnie na konto ich drużyny? Zobaczymy, ponieważ trzecia mapa już na waszym ekranie. Dokładnie. Jest Kayle grana pod kleptomancję, to jest w tym wszystkim bardzo ważne, że nic tutaj nam się nie zmieniło. Na drugą runę zostało wzięte Resolve, więc tutaj nieco defensywnych możliwości po stronie Nemezisa, ale to, co dla niego będzie najważniejsze, przetrwać pierwsze kilka poziomów. Kayle dostała trochę zmian w 9.6, które sprawiły, że jest zdecydowanie lepszą postacią. Nie skaluje aż tak świetnie do late game'u, ale ten early game został nieco podbity, co sprawiło, że zdecydowanie jej obecność w solo queue się zwiększyła i w tym momencie ma jakieś 55, czy nawet już 56%. To jest dużo. Stosunku zwycięstw to jest bardzo dużo. Rekkles wykorzystuje mechanikę Sivir i anulowanie animacji autoataku do tego, żeby zgarnąć Warda. Zwycięzca. Pierwszy minion. To jest wielka... Nie, to nie jest wielka różnica. To jest po prostu różnica tego, że na samym początku Vitality nie będzie miało wizji dostępnej na rzece. I to jest ważne, i to wbrew pozorom. Bo jeżeli chodzi o te kraby, które pojawiają się na rzece, teraz Vitality nie wie, na ile Broxa będzie od razu szedł do górnego, a na ile będzie to może ten dolny? Pokazuje nam Riot Games, w jaki sposób Kayle auto-atakuje i ładuje Broxa na różnych skinach. Na Morganie, która również dostała reward. Fajnie. Okej. Okay. To chodzi o jej zdolności tej ewolucji, kiedy pojawia się 6 poziom, 11 poziom i 16 poziom. Kayle zyskuje zasięg autoataków, Kayle zyskuje również obrażenie nieuchronne. Kayle po prostu skaluje z poziomami, bo dokonuje wtedy takich ewolucji trochę jak Kai'Sa, tylko nie potrzebuje wbijać konkretnego pułapu. Widzimy, że w tych wczesnych fazach gry rzeczywiście będzie musiała uważać z tym, co robi na linii, ponieważ no, te wymiany ze strony Jizuke mogą być dość jednostronne, a mimo to Nemezis będzie się starał po prostu na tej linii przetrwać do czasu, aż będzie się mógł pochwalić chociażby swoim ultimate'em, który zapewni mu przeżycie. Póki co walczy wręcz, więc trudno będzie mu z Yasuo iść łeb w łeb. Oczywiście do 6 poziomu to będzie nieco trudniejsze, będzie chciał go wbić jak najprędzej, bo on da mu nieco więcej komfortu. Tutaj widzimy, że to nie jest bynajmniej łatwa linia na bocie. Pushuje Vitality, na topie pushuje Vitality, na midzie pushuje Vitality. Scenariusz, z którym jesteśmy tak dobrze zaznajomi. A mimo to w obecnym meczu Broxa się z tego cieszy. To już nie jest Broxa, jakby wiecie, farmiący sobie To nie jest pasywny leśnik jak Karp. Dokładnie. To jest leśnik, który może wykorzystać właśnie taką sytuację, gdyby nie to, że Mowgli nie opodal i po prostu ubezpieczył. I to jest leśnik Jizuke widziany przede wszystkim, bo tak. Ten totem wizji pokazał, gdzie znajduje się przeciwnik. Mowgli jest obok i Broxa będzie musiał zmykać, bo inaczej może zostać bardzo szybko pozbawiony sporej ilości punktów zdrowia. Odda kraba, więc Mowgli zgarnie pierwszego, drugi na topie nietknięty i to jest najciekawsze. Na ile Broxa jest w stanie to przeczytać, a na ile uzna, że przeciwnik dysponuje już, zrobił tamtego kraba. I nie pójdzie w tam. W ogóle warto zauważyć, że Mowgli chciał górną część dżungli robić, ale po prostu zauważyli właśnie jeszcze raz Broxacha, widzieli, że mogą się nim zająć teraz jednak środkowa aleja i przejdzie się ten do Mowgli.
Może iść na Kraba, potem do swojej górnej dżungli i będzie miał znaczącą przewagę w minionach nad Broxachem. W środku, może będzie szukał czegoś Broxa. Zobacz, jak on się tutaj ustawia. To będzie gank chyba? Zobaczymy, na pewno się przybliży, czy może flashnąć i podbić, to na pewno byłoby dobre, ale również flashnuje Jizuka, jednak i tak podbicie siada i to jest first blood na konto Fnatic. Jakże dziwny, a jednocześnie prosty w wykonaniu. Prosty, bo Rexa jest po prostu szybsza niż Yasuo w tego typu okolicznościach. Jeżeli jest pod ziemią, to oczywiście ten movement speed się zwiększa. Błysk z jednej, błysk z drugiej strony, ale podbicie już nie było możliwe do anulowania. Fnatic zgarnia First Blooda na trzeciej mapie. To może być początek końca, ale to również może być początek powrotu Vitality do tej serii, jeżeli uda im się drobne błędy naprawić. Zobaczymy dalej, ale Attila mało brakowało, a zostałby zestunowany, jeżeli tak wczesnych etapach widzimy aż tyle akcji ze strony Fnatic. Ale dużo więcej samonerów zainwestowali. Zobacz, że Rekkles spalił zarówno Heal'a, jak i Flasha. Hillisang zainwestował w to wszystko Flasha, a Vitality jedyne, co musiało spalić, to swój błysk, więc tutaj wyszli całkiem nieźle, tylko jedyna moja obawa jest taka, będą cały czas pod presją, cały czas Rekkles oraz Hillisang mogą teraz naciskać, mogą sobie ustawiać falę minionów tak, jak tego chcą. I warto zauważyć, że tego Heal'a nigdy Attila nie spali, ponieważ gra z teleportem. No, prawdopodobnie. Wręcz. Prawdopodobnie nigdy nie użyje Heal'a grając z teleportem. Wręcz przygotowali się na to, że będą mieli problemy na dolnej alei i chcą grać ciut bardziej kontrolnie. Jednak na ile będzie ich to pozwalało Fnatic? Zobaczymy. Mogli w tym momencie przy dolnej alei, ale Fnatic po prostu się wycofa. Wiedzą, że nie chcą ryzykować. Jack, który jeszcze obity, Fnatic będzie starało się zajmować falami minionów. To, co jest najważniejsze na każdej linii Sivir, to nie są zabójstwa, tylko to, na ile Sivir kontroluje falę minionów. Bo to jest strzelec, którego wybierasz właśnie po to, żeby mógł użyć rykoszetu oraz tego rzutu bumerangiem, sparmić falę minionów i wtedy mówić junglerowi: hej, mamy priorytet na bocie, albo właśnie nie używasz tego, wyczekujesz. Tak, Sivir po prostu, jej naturalne zdolności pozwalają tak dobrze kontrolować, gdzie znajduje się fala, na ile pozwalasz rywalowi spuszować, na ile sam chcesz spuszować. Broxa będzie miał naprawdę dużo do powiedzenia i może zaraz mieć do powiedzenia na środku. I możemy mieć nawet walkę dwóch na dwóch. Dwaj junglerzy po dwóch różnych stronach mapy, jeżeli chodzi o control wardy. Te pilnują swoich zawodników na środkowej alei, którzy je tam wcześniej umieścili. Na topie akurat aż tyle akcji nie będziemy widzieć najprawdopodobniej, co w grach poprzednich, no bo kto by się przejmował jakimś tam Sionem? Czy to będzie ten klasyczny gank Rexa, gdzie wchodzi zza tylnej ściany i Sion ma szóstkę? Najlepsza możliwa opcja, jednak teraz jeszcze dolna aleja, ale właśnie wracamy do topa, tam musieliśmy się znaleźć i Kabo! Przykro mi, ale ten flash, no niestety, prosto w Decimating Smash. Prosto w Decimating Smash. Tak jak mówisz, Sylvan, to było bardzo ładne pokazanie, czemu Sion jest często wybierany w te matchupy, które nie wydają się aż takie dobre, bo przy dobrej ilości kontroli tłumu po prostu jesteś w stanie bardzo dobrze zatrzymać przeciwnika. No i kiedy patrzymy na jego przedmiot, który zakupił jako pierwszy, Ninja Tabi. Sugeruje właśnie próbę wykluczenia przeciwnika Ninja Tabi. Nie sądzisz, Sylvan? Ale pamiętajmy, Jace, który jest do tyłu, bardzo szybko traci użyteczność. Kabuszar nie ma jeszcze szóstego poziomu. Zainwestowana teleportacja przez Attilę to jest strata jednego z samonerów. Jeżeli tutaj miałby upaść, jeżeli Fnatic coś znajdzie w tym momencie na bocie, to będą ogromne tarapaty dla Vitality. Jednak mimo wszystko Jizuke, który już zakupił BS-Warda, bardzo dużo obrażeń. To jest piękne. Jinx jako postać nie musi bardzo szybko zakupować atak speedu, ponieważ posiada go pasywnie, tak to nazwijmy, jeżeli oczywiście atakuje z minigana, a nie z rakietek. A jeżeli z rakietek, to i tak posiada się o wiele większe obrażenia obszarowe, znacząco większe obrażenia obszarowe. Także nie musicie się o nic martwić, a nam idzie, wiecie, Nemesis posiada już szósty poziom. Nic teoretycznie nie powinno mu w stanie zagrozić, dopóki będzie blisko swojej wieży grał. Ja tylko chciałem pochwalić Nemesisa, bo gra bardzo przyjemnie. Unika prawie wszystkich. Tornata w międzyczasie, Attila upada. Jack Troll, zrikolowałeś w złym momencie. Fnatic o tak zdajwuje twojego strzelca. I mówiłem o tym, Sylvan. Ta teleportacja jest tak super ważna, bo jeżeli tutaj upadnie strzelec z Portugalii, straci tyle minionów, Sylvan będzie go po prostu tuszować na śmierć. To wygląda okropnie w tym momencie. Padacie od tak na Sivir, na Brauma, grając Jinx, chcecie przewagę, jednak teraz będzie próbował Junk Troll się odpuść na środkowej alei, zagrany Ultimate Nemesisa. I czy będzie dobra beczka? Prawie idealna, ale flash ze strony Nemesisa sprawił, że po prostu ten będzie w stanie uciec. I zobacz, jak on dobrze to zagrał. I zobacz, jak to jest dobra postać przeciwko Yasuo. Okej, jest super, bo po prostu klikasz Ultimate i niczego się nie obawiasz. Junk Troll zrikolował do bazy w momencie, w którym nadchodziła fala minionów, a przeciwnik miał możliwość... Ale jak to czyste było wejścia? Naprawdę. Wydaje mi się, że te nieskoordynowane recole zawodników Vitality tutaj mocno ich kosztowały. Niesamowite. Jeżeli chodzi o Hillisanga, to powrót do formy. Bardzo przede wszystkim trzeźwo myśli na tej dolnej alei, ale faktem Vitality
wygląda jakby chyba ich akurat przyćmiło po tych dwóch przegranych. Wygląda jakby, wiesz, dostałeś dwa... Nie oszukujmy się, powiedzmy sobie to wprost, stąpy. To nie były trudne gry dla... To były gry, które szły po ich myśli i Vitality, mam wrażenie, jest naprawdę sporym dołku, bo to nie jest drużyna, która w ciągu ostatnich kilku tygodni musiała się godzić z wieloma przegranymi pod względem przegranych z rzędu, tak to nazwijmy. W tym momencie przegraliście już dwa mecze i musicie wygrać ten. Presja jest ogromna, jeżeli nie, odpadacie z playoffów. Zobacz na przedmioty też. Tak. Vitality jeszcze nie ma nic w swoich ekwipunkach, a Nemesis już powoli zbliża się, nawet nie powoli, to już jest całkiem blisko tego Blade of the Ruined King, który wyda mu całkiem niezły power spike. Nie dość, że już w tej chwili Nemesis będzie się leczył za zadawane obrażenia, to jeszcze ma efekt spowolnienia, jeszcze będzie miał efekt procentowych obrażeń wkrótce. A tak jak mówiliśmy, Kayle gra na pod AD, skaluje dużo, dużo lepiej niż ta związana z mocą obrażeń magicznych. I jedyne okienko, które mogłoby pozwolić na jej zabicie, to jest najprawdopodobniej moment, w którym nie ma Ultimate'a, a najlepiej Ultimate'a i Flasha. I zobacz, że w tym momencie taka sytuacja ma miejsce i jak bardziej defensywnie gra Nemesis. Wcześniej wychodził do Jizuka, obijał go gdzieś z autoataków, teraz stoi pod wieżą i po prostu czeka na falę minionów. Maul... Chyba tego się nie spodziewałeś. Ominął po prostu Roxaha, okej. Okay. Siema, pozdro. Nie wziął tego w ogóle pod uwagę. I trzeba przyznać, że gdyby Rek'Sai akurat była pod ziemią, wiedziałaby ciut wcześniej o tym, że nadciąga przeciwny jungler, więc w dodatku było dość spore niebezpieczeństwo, że Vitality po prostu straci kolejnego zawodnika, ale zobaczcie, mamy 10 minutę, przewaga w złocie wynosi już teraz 2000 sztuk złota na Fnatic. Jakież to jest proste czasem. Kilka dobrych zagrań na mapie, kilka przyspieszonych linii, jak ta na środku, jak ta na bocie, i Fnatic wyciąga z tego 2000 przewagę. To jest niesamowita formacja i będziemy obserwować ich wzrost w tych playoffach, bo nie możemy tego ominąć. To jest drużyna, która zaczęła ten split z fatalnego 8 czy 9 miejsca, bodajże 8. W tym momencie wyglądają jak jedna z najlepszych, jeżeli nie najlepsza ekipa w Europie, i to jest w tym wszystkim dla mnie najważniejsze. Nemesis. Środkowa aleja zagrana Ultimate, ale pamiętajmy, jest za ścianą jeszcze jungler drużyny Fnatic, również Ultimate zagrany, żeby chwilę dłużej przeżyć. Czy Nemesis może jeszcze pomóc swojemu sojusznikowi? Nawet ta pomoc być może nie będzie potrzebna, ponieważ Ultimate Brokstaha sprawia, że przeciwnik wyparuje, a razem z nim jego jungler. 2-0 nam idzie. I to jest kolejny raz, kiedy Fnatic po prostu stwierdza, że łatwo zdobyć za jeszcze dwa. Jeden? Tak samo jak na bocie. Lecimy dalej, panowie. Zegarek musiał pomóc tutaj, co prawda, Helizangowi, ale ten się niczym nie martwi. Jeju, jakież to jest piękne, jeszcze Brokstah poleci po Attile, czy ten umknie? Chyba nie ma dostępnego błysku i nie! Od tak wzięty przez junglera drużyny przeciwnej, Fnatic 7-0, ponad 4000 w tym momencie, ta formacja jest nie do powstrzymania, jak oni to robią, Vitality nie są w stanie odnaleźć żadnego sposobu na sukces. Dewastacja, tyle tylko możemy powiedzieć. Najprawdopodobniej najgorsza mapa Vitality. Najprawdopodobniej całkiem niezła seria Brox'a, a te dwie gry kartusem, zawsze był tam, gdzie był potrzebny, prawda. Po prostu farmił, potem wciskał ultimate, kiedy był potrzebny, a teraz super aktywny, zobacz na ilość ganków, a mimo to jest do przodu w creepach. I spojrzymy na tę sytuację ze środka. Mowgli zaczyna beczką, to jest całkiem zgrabnie użyty ultimate, połowa punktów zdrowia Nemesisa została zgarnięta, ale potem ultimate i wiesz, że kupi mu chwilę czasu. Brox'a wykorzystuje to, co Rek'Sai robi najlepiej, zadaje obrażenia. Kiedy zobaczymy ją w drafcie, przypominam ci, że powiedziałem, ten jungler, który lubi te potyczki we wczesnych etapach rozgrywki, lubi potyczki w środkowych, kiedy ma mało przedmiotów i bazowe obrażenia Rek'Sai są naprawdę wysokie. I cieszy mnie to, ponieważ jeszcze nie tak dawno mogliśmy mówić, zaledwie kilka miesięcy temu, że przecież Brox'a jest jednym z najlepszych, o ile nie najlepszym leśnikiem w Europie. Zaczyna... Tak, nawet na Mistrzostwach Świata tak było. I zaczyna przypominać znowu tego gracza, którym niegdyś był, ale Jacktron. Pojawia się teraz na topie, Bwipo jest w tarapatach. Trzech zawodników chcących zatrzymać Sajona. To trochę zajmuje, ale jest całkiem skuteczny, mimo tego, że jeszcze Bwipo nie upada. Wpływ trochę czasu, beczka do grana. Ale ileż musiało wysilić się w tej Vitality, żeby te jedno zabójstwo zdobyć. I w dodatku nie wcale takie ważne. Mam do ciebie pytanie, czy pamiętasz, kto zgarnął Heralda? Chyba było to Vitality, próbowało go użyć na topie i Bwipo go zatrzymał. Nie jestem pewien. No, znaczy na 100% Vitality. Okej, Bwipo przerwał. Bwipo przerwał użycie Heralda. Więc to było bardzo inteligentne zagranie. W takim razie ta śmierć Bwipo, ona nawet nie miała miejsca. W sensie miała, ale poświęcił się w słusznym celu, bo zobacz, teraz teleportuje na topa, ten turret nie zostanie wzięty. I co z tego, że udało im się jego poskomić, skoro przeciwnik zagra na środku? Bardzo prosto. Jizuke, przykro mi! Szereg zawodników się na ciebie rzuca!
a ty nic z tym nie możesz zrobić i kolejne plejty powędrują do Fnatic. I widzisz, ten zasięg autoataków Nemezisa wbił 11 poziom. Ten zasięg się zwiększa. Moc Kayle w tym momencie już jest całkiem spora. Na 16 poziomie stanie się nie z tej ziemi, bo wtedy dojdą te nieuchronne obrażenia. Wtedy Kayle tak naprawdę dostaje tyle darmowych statystyk, a Broxa nie poprzestanie na środku. Również na tobie będzie szukał ofiary. Jako tank z Ninja Tabi. Sprawy całym Ridge's Glory, Bóg wie czym jeszcze, możesz tankować ile chcesz i Kabo było blisko, co więcej, pojawi się tutaj Mowgli, będzie w stanie trochę zatrzymać przeciwników, Hillisang nie jest tym, który może atakować, więc troszeczkę pospieszył się tutaj Jungler, Fnatic, ale jeszcze Glacial Fissure, będzie zatrzymywany Mowgli, flaszy wykonają Hillisanga, co jest? Oni już naprawdę mocno się podpalili. Jeden na jednego z Gragasem, czemuż by nie jako Braum zdecydować się na takie zagrania, at Elijah, które nadchodzą, może Vitality znajdzie tu drobno, jakie zagranie, cokolwiek, beczka zagrana. No nie. Nie, ale jeszcze hook, jeszcze jest hook, nie zapominajmy, również pudełko, Jack Troll, czy znajdzie tutaj cokolwiek? Podbity, bok zagrany, jednak również Sion. Zobaczcie dwóch zawodników wysadzonych przez Mowgliego i teleport za chwilę się pojawi. Kabo jeszcze z pomocą, ten z teleportem mógłby na plecy. Czterech na jednego? Czterech zawodników. Nemezis? Chyba nie do końca. No, przydałby się Ultimate Nemezis, z tego co prawda posiadasz flasze również dostępne, więc jeszcze będzie nawet bił z przeciwnikami. No, było blisko. Ale po prostu powinien stąd uciec. W tym samym czasie Reckless uznał, że on po prostu wróci do bazy. Okej, ale tę serię możemy troszeczkę już kategoryzować jako dającą nam wnioski na następne. Fnatic popełnił tu kilka błędów. Te zagrania nie były aż tak bardzo potrzebne. Wydaje mi się, że zanurkowanie z użyciem wszystkiego, czym tylko dysponuje Braum, było zbyt hardkorowe, tak jak mówisz. Nie było na to potrzeby. Broxa za to szybko zgarnie Mount Drake'a i będzie starał się uspokoić rozgrywkę, bo Fnatic ma 6000 sztuk złota przewagi. Mając jeden turret do przodu, mają 6000 sztuk złota przewagi. Czemuż by nie? No tak, 10 do 4. Farma na midzie 30 więcej. I powtórka z tego myślę, że się przy... Ojojoj, ty faktycznie. No właśnie, o tym mówiłem. Tak mi się wydawało, że to się wydarzyło. A potem mieliśmy do czynienia z kilkoma zanurkowaniami z rzędu. To pierwsze całkiem niezłe, to drugie nie aż takie dobre, bo tutaj Broxa myślę, że warto było dobić Kamszara, bo to dało ci możliwość skruszowania, ale Hillisang chyba powinien był Mowgliemu odpuścić nieco wcześniej, bo ten ultimate, nie wiem czy nie był przesadą, albo nawet można było odpuścić po błysku przeciwnika, spalić flasza i po prostu oddać. Gdyby Hillisang tego nie zrobił, gdyby stwierdził, dobra panowie uciekamy, to tutaj by przeżyli, nie zginęliby. I zgarnęliby flasza Gragasa tutaj. Zamiast tego to jest double kill, jeszcze spał na teleportację, więc chyba trochę się podpali. No niestety, ale wiesz co? To, co się dzieje w małym kwadraciku, to jest dość ważne. Teraz już na dużym ekranie. Broxa, Hillisang i Nemezis. Jest mi go szkoda, autentycznie jest mi go szkoda, bo nie miał tutaj nic, co mógł zrobić w tego typu sytuacji. Fnatic dzieli i rządzi, bierze wszystko, czego chcą. Kolejna struktura upadnie. Nemezis zbliża się do drugiego przedmiotu, to Ginsu Rageblade. Da mu naprawdę sporo siły, chociaż już w tej chwili widziałeś, ile obrażeń jest w stanie przeciwnikom zadawać. Naprawdę, naprawdę sporo. I jeszcze raz. Po raz pierwszy od naprawdę dawna widzimy Kayle na profesjonalnej scenie i w rękach Nemezisa, biorąc pod uwagę, jak grał nią na linii, wygląda naprawdę obiecująco. I wydaje mi się, że to będzie silna postać. Uważam, że Kayle w tym momencie jest naprawdę silnym herosem, na którego trzeba uważać. Na midzie, na topie bardziej upatrywałbym jej nawet na górnej alejce, bo tam nieco łatwiej przejrzeć, zwłaszcza w te matchupy związane z walką wręcz. Ale przede wszystkim 6-11 poziom. To musimy zapamiętać, to są te przełomowe punkty, w których naprawdę staje się silna. 6, bo ma dostępny ultimate, 11 związany z tą ewolucją. Wychodzi na to, że Kayle to taki nowy Kasadin pod względem wyczekiwania. Trochę tak, rzeczywiście skalowanie ma dla niej większe znaczenie, ale wydaje mi się, że jest nieco silniejsza niż Kasadin. To sprawia, że jest łatwiejsza do wyboru. Buipo, czy umknie tutaj przed przeciwnikiem? Nemezis ma ultimate. Czy mogą to zrobić? RK zakrana, Kabo, ileż obrażeń robi ty Nemezis, zobaczcie! Broxa, Hillisang, Reckless, cała rodzina do zdjęcia w tym momencie się zebrała i Fnatic. Oni po prostu będą chcieli udowodnić, że to oni są jedynymi i prawowitymi zwycięzcami tej serii. To będą kolejne dwa zabójstwa i jeszcze nawet na dogładkę Buipo pochwali się ultimate'em. Wejście z tego wieży, panowie, należy się wam. Pytanie, co zrobi Attila, pytanie, co zrobi Jizuke. Ten drugi z pewnością nie weźmie struktury, ale może Attila, może coś ta Jinx będzie w stanie zdziałać, chociaż Fnatic wydaje się być w tym momencie bez litości. Będą szli nie po jedną, a po dwie wieże. Może nawet inhibitor z tego zostanie otwarty. Wow, to by było naprawdę szokujące, ale wydaje mi się, że nie ma nic szokującego w tym, jak do tej pory przeprowadzane jest to best of five ze strony Fnatic. I jednak odpuszczają. Jednak stwierdzają, że nie można zbyt wielkich gryzów brać na raz, bo jeszcze by się mogli przypadkiem udławić. A wiecie, nikogo poza nimi samymi nie ma.
żeby zrobić ten taki chwyt, o którym zapomniałem w tym momencie, ale chwyt Heimlicha, Heimlera, coś. Flashback Trolla, Super Mega Death Rocket, Jinx, a i tak Jacktroll będzie musiał z życiem pożegnać. Obrażenia! Nemesis! Jeszcze trochę i pojawi się nawet Bronxa, ten Flash! Był fenomenalny! I, co, i tak co prawda pojawi się tutaj Attila, i tak byś zadawał obrażenia, ale Preyseeker trafia! Okej. Okay. Proxa. Jeżeli mieliście jakiekolwiek wątpliwości co do Cave, w tym momencie zostały rozwiane. To, co zrobił Nemesis, było niesamowite. Proxa tylko dołożył tutaj swoje szpony na sam koniec, ale zobacz, jak Fnatic kontroluje tę rozgrywkę. Ponad 10 tysięcy sztuk złota przewagi w 18 minucie. To jest kosmos, to jest coś, co nie powinno się było wydarzyć. Jisuke jeszcze zagra Windwall, zatrzyma ten Boomerang Blade, zatrzyma ten Boomerang Throw, ale to nie ma znaczenia! Ponieważ Fnatic posiada przewagę tę magiczną! 10 tysięcy sztuk złota. Król idzie po swoją koronę. Po raz kolejny. Tyle mam do powiedzenia. Zobaczmy to jeszcze raz. Pamiętajmy, że tutaj Nemesis ma tylko dwa przedmioty. W tej chwili już dołożył kolejny po tej sytuacji. A zobacz, ile był w stanie na dwóch już zdziałać. Te autoataki włożone w Jacktrolla może jeszcze aż tak nam nie imponują. Ale zobacz, co się stanie z tym. To już było wycofane. On dosłownie spłynął. Ten piękny błysk, żeby uniknąć beczki i mogli był tylko formalnością. I nawet Attili włożył tyle obrażeń, że nic więcej oprócz Q oraz Ultimate'a nie musiał Brocksa dołożyć. Piękna sprawa. Piękna postać, może troszeczkę niezbalansowana, ale jeżeli się zastanowimy, jak podatna jest na ganki we wczesnej fazie gry i obrażenia, uznajemy, że teoretycznie było okienko, żeby się jej pozbyć, a jednak to się nie udało, ponieważ zachowawcza gra Nemesisa sprawiła, że po prostu przetrwał wczesną, najwcześniejszą fazę gry, a przecież to dopiero 20 minuta. A zobaczcie, ile już się stało. To jest 20 minuta, wygląda jakby był koniec. To jest chyba w tym wszystkim najważniejsze, czy Weepo będzie to inicjował. Jest dostępny Ultimate. Leci za przeciwnikiem, a jeszcze Nemesis od boku. Zobaczcie, może flankować na spokojnie, czy dogoni tak Fnatic. Nie mają takiego otwartego CC, nie mają Ultimate'a sytuacji. O, i tak lecą, i tak zadają obrażenia. Attila jako pierwszy, który zostanie wyłapany już bez AD Carry Vitality. Jisuke, czy możesz uciec? Nie możesz, ponieważ twoja tarcza to jest jakiś śmieszny wiatr. Bryza jedynie dla Fnatic, którzy przechadzają się po tej plaży nazywanej zwycięstwem. Czy Proxa jeszcze pogoni za Mauglim? Mógłby to zrobić, żeby potwierdzić swoją dominację nad przeciwnym leśnikiem, ale nie ma co. Lepiej zająć się naszorem, lepiej sprowokować przeciwnika do tego, żeby sam do ciebie przyszedł, zamiast za nim się uganiać. Nemesis i Reckless pozbędą się tego obiektu szybciej, niż się tego Vitality spodziewa. Mauglim, Jacktrol. Koniec gry najprawdopodobniej. Najprawdopodobniej. Teleportacja na górną alejkę, tam będą prowadzić swoje oblężenie gracze Fnatic, ale myślę, że to jeszcze nie ta chwila, w której ten mecz się skończy. W końcu jest Attila, będzie tutaj... Co? Nie będzie. Przypominam, że masz otwarty inhibitor na bocie. Tutaj jest kilka miejsc, w które mógłbyś uderzyć. Pierwszy inhibitor za to zostanie wzięty już. Zakładam, że po nim zawodnicy Fnatic cofną na środkową alejkę, bo tam również naciska... O, to musiało zaboleć. I zobacz, on leci dalej! To jest koniec gry i pamiętajcie, że te autoataki są obszarowe! Nemesis sam versus 5 nawet może to zrobić! Decimatrix ma 3! I to się pęta! Pentakill! Jacktrol na respawnie! Pentakill dla Nemesisa! W tej serii należało mu się! I nie ma co! Fnatic wygląda fenomenalnie! Fnatic wygląda fenomenalnie, ale ten Pentakill był czymś po prostu nie z tej ziemi! Nemesis jest szaleńcem, Fnatic jest szalone! Vitality pokonane 3-0, to jest prawdopodobnie jedno z najbardziej zdolnych.